Witam wszystkich, więc dzisiaj głównym tematem jest połączenie. Połączenie nas samych, połączenie z naszymi partnerami, partnerkami, połączenie w grupie i połączenie z całym wszechświatem. Im bardziej połączeni jesteśmy w sobie, tym bardziej możemy połączyć się z innymi na takim prawdziwym poziomie. Tak jest w tantrze. Im bardziej wejdziemy wewnątrz z jakąkolwiek intencją, czy z miłością, czy z leczeniem, czy z wzrostem duchowym, to zaczynamy od siebie i to później wypływa na zewnątrz i jakby z zewnątrz, najpierw do wewnątrz, a później z wewnątrz, z tego nadmiaru, czy miłości, czy połączenia, dzielimy się tym z innymi. W tantrze pewnie wiele osób słyszało, także w jodze, w innych naukach rozpoznajemy system chak, system energetycznych centrów, które są połączone ze sobą i głównie cała ta praktyka jakakolwiek polega na otworzeniu tych centrów i żeby sobie energia płynęła i żeby była, ten przepływ był połączony przez te czakry. Poza tymi czakrami rozpoznajemy w tantrze też trzy świątynie. I na temat tych świątyń będzie dzisiejszy warsztat głównie. To jest świątynia ciała, co się wiąże z naszą seksualnością, co się wiąże z materią, z dotykiem, z naszym zdrowiem, z byciem, życiem tu na tej planecie, byciem w tym ciele. Drugą świątynią jest świątynia serca, która wiąże się z połączeniem, a także oczywiście z miłością. Z połączeniem w samym sobie, a także połączeniem z innymi, z miłością do samych siebie, miłością do innych, do partnera, do całego wszechświata. I idziemy w tantrze w tą bardziej i coraz bardziej bezwarunkową miłość. Następna świątynia to umysł i duch, która się wiąże z naszym intelektem, z myśleniem, z naszą kreatywnością, a także z naszą duchowością, z naszą etyką, moralnością, wiarą. Dlaczego umysł i duchowość w jednej świątyni? Ponieważ zdrowy umysł, zdrowy umysł to zdrowy duch. Jeśli jesteśmy być w stanie tu i teraz w naszym umyśle, to nie tylko jesteśmy bardziej kreatywni i bardziej inteligentni i tak dalej, ale też jesteśmy bardziej połączeni z wszechświatem, z tym uniwersalnym przekazem, z naszym duchem, z boskością, jakkolwiek to zwiesz, jakkolwiek to nazywasz. Okej. Więc bardzo często żyjemy, szczególnie w dzisiejszych czasach, że umysł, szczególnie ten taki niezdrowy umysł, dominuje pozostałe części, pozostałe świątynie. Żyjemy w erze nadmiaru informacji i jakby uwarunkowani jesteśmy, że
umysł ma decydować o wszystkim, o tym, z kim zawieramy związek, czy to się opłaca, czy on ma dobry samochód, czy koledzy powiedzą, że ona ma fajny tyłek i takie sprawy, co nie? To wszystko umysł, jakby zapoznajemy nową osobę i analizujemy tą osobę. Czy on będzie robił to samo co tamten, czy to, czy tamto, może tak, może nie, ale co by mógł tu powiedzieć, żeby uniknąć tego i tego, i już zaczynamy umysłem, co nie, robić z tą osobą nie taki związek z miłości, tylko po prostu biznes, co nie, ty mi dasz to, ja ci dam tamto i zrobimy sobie życie jak najbardziej wygodne. A jednak szczególnie ludzie, którzy wchodzą w tantrę i jakby przebudzają się, w tym momencie to już nie wystarcza. Jakby orientują się, że to jest ta iluzja, ta tak zwana maja, że to nie jest coś prawdziwego, tego, czego w głębi serca, w głębi duszy, w głębi ciała poszukujemy. Więc w tantrze uczymy się bardzo, by wyzwalać się z tych wzorców, z tej dominacji umysłu. I dajemy dużo więcej miejsca na serce, na ciało. Tak jak wczoraj wam powiedziałem, jedną z głównych zasad, które powtórzę zaraz, jest to, żebyśmy sobie poprosili tego naszego przyjaciela umysł, by sobie siadł z boku i obserwował, i był tu i teraz. Umysł bardzo lubi tę rolę, jeśli go ładnie poprosimy, jeśli go nie będziemy próbowali dominować itd. Wiele nauk uczy nas, mówi nam, musisz zabić swój umysł, musisz uciszyć swój umysł, musisz zamknąć swój umysł, tak samo jak mówią o ego, musisz zabić swoje ego. Tantra mówi tak do wszystkich naszych części. Jakby takim tantrycznym powodzeniem jest, by uczynić z naszych demonów naszych przyjaciół. I tak naprawdę umysł jest naszym przyjacielem. Tylko uwarunkowani jesteśmy, by dominował. I właśnie dzięki tantrze, dzięki posadzeniu go w roli obserwowania i bycia tu i teraz, nie tylko serce i ciało ma więcej miejsca, by się wykazać, by czegoś podoświadczać, ale ten umysł ma dużo korzyści z tego, że ciało nagle nauczy się podnosić tą energię zamiast ją tracić i podnosić tą energię także do umysłu. Tak więc będzie odżywiało umysł, że ten umysł będzie coraz bardziej czysty, coraz bardziej wolny od tych uwarunkowań, od tego niezdrowego umysłu, który skacze z myśli na myśl i tak męczy się z tym tak naprawdę. Tak więc jest ważne, byśmy stworzyli nas samych taką wewnętrzną przyjaźń, a nie wewnętrzną dominację. Czasami się zdarza, że też serce ma swoje 5 minut, albo nawet 10 minut. Tak samo się zdarza, że ciało w końcu ma dosyć tego myślenia, ja też mam swoje potrzeby i jakby wybucha i też w tym momencie dominuje. Jakby znacie pojęcia zaślepiona miłość albo nie wiem, szczególnie u mężczyzn się to zdarza, że ciało bierze górę i
facet patrzy na kobietę, traktuje kobietę i reaguje na kobietę jak pies, bo jest zdominowany przez swoją seksualność. Tak więc w tantrze uczymy się, by zamiast tej wewnętrznej dominacji, wewnętrznej kłótni, był wewnętrzny dialog i wewnętrzna przyjaźń. Czyli cokolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji jesteśmy, tak jak powiedziałem wczoraj tobie, posłuchaj to, co ci mówi ciało, posłuchaj to, co ci mówi serce, posłuchaj to, co ci mówi twój umysł, twój duch i staraj się znaleźć jakieś rozwiązanie, które będzie akceptowała każda część ciebie. I w ten sposób dzięki temu się uczymy nawiązać to połączenie, nawiązać ten szacunek jednej części do drugiej. Bo często, co nie wiesz, te świątynie, te części, one się nienawidzą, bo cały czas się dominują i muszą walczyć o swoje 5 minut i kiedy dostaną te 5 minut, to te 5 minut ich wybucha, bo one wiedzą, że te 5 minut się zaraz skończy i umysł zacznie zaraz wszystko dalej kontrolować. Czyli robią totalną dominację, a później umysł z tą dominacją musi jakby naprawiać skutki i tak dalej i nienawidzi tych części, co nie? I stara się przytłumić je jeszcze bardziej, bo widzisz te twoje 5 minut, co się stało i teraz zakochałeś się i teraz cierpisz, co nie? I wiesz, i tak dalej, co nie? Tak więc dzisiaj będziemy wchodzić w odczucia serca, odczucia ciała. Będziemy jakby zgłębiać te tematy, nie tylko w teorii, ale głównie w praktyce. Poprzez masaż, poprzez różne ćwiczenia, które jakby będą łączyły te świątynie zamiast je dzielić. Okej? Jakieś pytania w związku z tym?